Oto kolejny odcinek Wiedźmina 3 Dziki Gon, edycja gry roku. I w dniu dzisiejszym udamy się w stronę rezydencji Wegelbudów, aby porozmawiać oczywiście z Latreciem. Teraz tak. Czy my tu posiadamy jakiś znacznik w okolicy? Ta rezydencja oczywiście, pamiętamy, jest tutaj. Czyli dobrze byłoby polecieć na rynek. A z rynku polecieć oczywiście w stronę tej rezydencji. Jednak pamiętamy oczywiście z poprzednich odcinków, dlaczego tam idziemy. Chociaż tak naprawdę ja nie pamiętam. Miałem jakąś małą przerwę. Z reguły robię sobie tak, że nagrywam mały maratonik. Później robię sobie przerwę i później wracam do gry i tak naprawdę nie wiem, o co chodzi. Od kiedy pewnego wieczoru, dobrych kilkanaście lat temu, odwiedziłem z mym przyjacielem Geraltem nieistniejący już dziś kabaret w pięknym mieście Oxenfurt, zapragnąłem sam stać się właścicielem podobnego przybytku. To oczywiście Jaskier, wszystko tutaj tak jakby z jego strony to jest mówione. Gdy Alfons Villey, zwany Skurwielem Seniorem, zostawił mi w spadku szałwie i rozmaryn, moje marzenie wreszcie zaczęło nabierać realnych kształtów. Do tego miałem wsparcie i pomoc w postaci Priscilli, która była swoistym motorem moich działań. Czyli kobieta, wiadomo, kobieta w życiu mężczyzny jest motorem do działania. Do realizacji mego planu przerobienia szałwii i rozmarynu na kabaret potrzebowałem kilku drobiazgów, w zdobyciu których Geralt przyszedł mi z pomocą. Potem jak Geralt uwolnił mnie z łap sługusów Wiecznego Ognia, nareszcie mogłem zająć się własnymi sprawami. A wierzcie mi, że głowę miałem pełną pomysłów. Trochę gorzej było za to z funduszami i kilkoma innymi sprawami, w których na szczęście Geralt zgodził się mi pomóc. I między innymi właśnie dlatego, pomagając Jaskrowi, musimy udać się do tej rezydencji, aby porozmawiać z tym pacjentem i klientem jednocześnie. Żeby mój stary był taki odważny jak ty, sam by potwora ubił i zgarnął nagrodę. Okej, to wtedy byliby wiedźmini oczywiście zbędni i niepotrzebni, ale tutaj już nie wnikamy. Lecimy w stronę rezydencji. Tu zauważyłem również te hinty. W czasie postępu w grze się troszeczkę zmieniają. Oczywiście rezydencja, pamiętamy, byliśmy tutaj z Triss. Działy się tu rzeczy niestworzone. No dobra, jest tutaj ten pacjent faktycznie. Okej, czyli tutaj będziemy musieli niewątpliwie chyba powalczyć troszeczkę na koniku znowu. Tamten konik, jeden bezjeźdźca w ogóle stoi. Dobra, nieważne. Zastanawiam się, czy mógłbym wziąć udział w gonitwie. Jeśli stać cię na wpisowej i masz własnego wierzchowca, to czemu nie? Tylko decyduj się szybko. Bieg zaraz się zacznie. No i proszę bardzo, 100 wpisowego. No oczywiście łykniemy ten temat. Może wysłuchajmy tego, co ma do powiedzenia ten mistrz z zawodów na temat samych zawodów. Opowiedz mi o tych wyścigach. Zawody zostały ustanowione zgodnie z ostatnią wolą Erasma Wegelbuda, który doszedł do majątku poprzez hazard i zawsze był z tego dumny. Rodzinie nie przeszkadza tor wyścigowy pod domem? Cóż, obawiam się, że wykonanie woli pana Erasma było bezwzględnym warunkiem dziedziczenia majątku. A jakie zasady ma wyścig? Nieskomplikowane, jak nieskomplikowany był pan Erasm. Dwóch zawodników startuje równocześnie i wykonuje jedno okrążenie. Erasm z Rotterdamu. Takie coś mi się skojarzyło. No dobra, jedziemy oczywiście z tym wyścigiem. Chcę się ścigać. Paradnie. Twoja godność i imię wierzchowca? Geralt z Rivi, na Płotce. To jest oczywiście jasne. Twoim przeciwnikiem będzie, niech spojrzę, Seamus Holt, dosiadający Athosa. Athos, jeden z trzech muszkieterów. No dobra, zobaczmy, czy ten cały klient będzie... Tu jakiś pacjent w ogóle wyskoczył sobie na dróżkę. Dobra, jak tu sytuacja? Trzymamy się oczywiście drogi, tam cały czas gwara.
Oczywiście muzyczka w czasie wyścigów, jak najbardziej na propsie. Płotka jest przygotowana, mimo że ma tutaj jakiś konkretny balast w postaci trofeum po swojej lewej stronie, to jednak wcale nas to nie wzrusza. Jedno kółeczko musimy zrobić, tak? Zgodnie z tym, co mówił ten mistrz ceremonii. No zobaczymy, czy wystarczy nam mocy przerobowych w płotce. Zaczyna być już mocno przetyrana. Dajmy jej trochę odpocząć. Ej, kurczę, to był chyba błąd. Chociaż może nie. Jego konik też musi odpoczywać. Ostatnią gonitwę w wyścigu pamięci Erasma Wegelbuda wygrał Geralt! No nie wiem, czy ktoś był w ogóle zdziwiony tym faktem. Nieźle. Jednakowoż nie oszukujmy się. Wyzwanie nie było duże. Mam cię zapisać na następny wyścig? Wyśmienite siodło wyścigowe. Czekaj. Za chwilę oczywiście będziemy się ścigać z tym klientem. Chciałbym zobaczyć to siodło, które otrzymaliśmy. Czy jest lepsze od tego, które mamy na chwilę obecną? No nie. To, które posiadamy, jest zdecydowanie lepsze. Kawaleryjskie siodło. Dobra. Spróbujemy jeszcze sobie pyknąć kolejny wyścig. Tutaj tu zaczęło się... Wziąć udział w kolejnej gonitwie? Już nietypowo. Mieliśmy pogadać z jakimś tam pacjentem. Chciałbym ścigać się jeszcze raz. A tu świetnie, jednak doszło do nas się zacznie. To Twoim iż... przeciwnikiem będzie wicehrabia Romer dosiadający kanikuły. Musimy się tutaj ogarnąć z wyścigami konnymi. Wicehrabia ściga się incognito, więc proszę o dyskrecję. No nie wiem, czy to będzie miało jakiekolwiek znaczenie dla sprawy. Zawodnicy w siodłach, odliczam do trzech. Jeden, dwa, trzy, start! No dobra. Zobaczmy, czy ten klient będzie stanowił jakiekolwiek wyzwanie. Płotka oczywiście. Ogarnięty temat ma z biegami. W końcu nie. Nie w kijaszyk dmuchał taki wyścig. Kurczę, tutaj troszeczkę trasa jakby uległa zmianie. Zupełnie inne widoczki. Księżniczka? Czy to ty? Spróbujemy go mocno wyprzedzić. No i będziemy musieli tutaj za chwilę oczywiście odpocząć. Zobaczymy, czy jesteśmy w stanie przebiec to bez odpoczynku. No i chyba nie. Przyblokujemy go oczywiście. Tradycyjnie zresztą. Jaki ma, kurczę, kucyk na bańce. Dobra, teraz oczywiście nam się uda. Dzięki małemu mykowi, który wykonaliśmy, przyblokowaliśmy tego hrabiego na jego koniku. Tak, te wyścigi jakoś nie dostarczają specjalnie zbyt wiele emocji, ale jakby nie patrzeć, ostatnią gonitwę w wyścigu pamięci udało nam się ogarnąć. Wygrał Geralt z Rivi na płotce. Yeah! Chwała zwycięzcy! Zapalić latarnię. Przecie możecie. Brawo. Gratuluję wygranej w pięknym stylu. Mam cię zapisać na następny wyścig? Wzmocnione Yuki, to też byśmy sobie mogli założyć. Yuki, pamiętamy, mają bardziej większy wpływ na próg paniki wierzchowca. Zobaczmy sobie, czy te kurcze, które otrzymaliśmy, są... Aha, bo to są Yuki, czyli to nam podniesie. Tu mamy Yuki, które podnoszą nam... pomyliło mi się. To są klapy dla konia odpowiadające za próg, a Yuki odpowiadają za udźwig. Czyli mamy teraz 90 teoretycznie. Te wzmocnione Yuki powinny nam to troszeczkę podnieść. No i jak widać, zrobiło nam się 130 z tych starych, które jest praktycznie od początku gry są z nami. 130 udźwigu, całkiem okej. No oczywiście nie omieszkamy. Chcesz wziąć udział w kolejnej gonitwie? Nie umieszkamy wziąć oczywiście wyścigu kolejnego. Cudownie, niech będzie. Tym razem twoim przeciwnikiem będzie Luca Wegelbud, kuzyn panicza Alberta na Sukubie.
Jest czarną owcą rodziny, ale jeszcze nigdy nie przegrał gonitwy, więc stał się kimś w rodzaju tutejszego czempiona. No spróbujemy sobie gościa ogarnąć, skoro jest jakimś tam mistrzem. Czarna owca na białym koniu. I zobaczymy, czy nam się mu powiedzie. Pogoda troszeczkę się zepsuła. A proszę bardzo, ten sukup, czyli koń tego panicza Wegelbudów, jest jak najbardziej okej. Jednak w momencie, kiedy go wyprzedzamy, tutaj komputer jednak zatrzymuje się. Bardzo ładnie to zrobiłem. Myślę, że ten błąd może kosztować sporo. Tu jakieś gąski sobie łażą, czy to były jakieś, kurcze, inne niedźwiedzie. No zobaczmy, czy jesteśmy w stanie go doścignąć jeszcze po takim błędzie w nawigacji. Tam jakieś wilki w ogóle sobie jeszcze chadzały. Skubaniutki, jesteśmy już niedaleko. Skończyła mu się wytrzymałość, bardzo dobrze. Teraz, żeby się nie pomylić, tutaj w lewo. Dajmy też odpocząć troszeczkę wierzchowcowi. Oczywiście przyblokujmy tego pana. A, skubaniutki nie, tutaj się już nie chciał dać specjalnie przyblokować. No dobra. Ostatni wyścig oczywiście najtrudniejszy, najdłuższy przede wszystkim. Czyli trzeba było tutaj mocno rozkładać siłę wierzchowca. Ale powinniśmy go sobie spokojnie ogarnąć. Czekaj na mnie, mam dla ciebie niespodziankę. No i wystarczy mu mocy? Nie wystarczy. Nam też generalnie zaczęło brakować. Przyblokujmy go. Dobra, i tutaj już trzeba by było przyspieszyć. Ale fart! Ostatnią gonitwę w wyścigu pamięci Erasma Wegelbuda wygrał Geralt z Rivi. No tutaj dużo szczęścia. Rozłożyliśmy to wszystko w czasie. Przyblokowaliśmy przeciwnika. No i oponent poległ. Czempion. Wspaniały wyścig. Gratuluję wygranej. No co za zwycięstwo. Ta, jaki podniecony w ogóle. Wyścigowe kawaleryjskie siodło, czyli coś lepszego niż my mamy na pewno. Rzućmy na to siodło oczywiście okiem jednym lub dwoma. Wytrzymałość plus 10. Zakładamy od razu. Ciachamy. To będziemy mogli posprzedawać. Nic tutaj lepszego nie ma. Dobrze. Nowigradzki koron otrzymaliśmy sporo. Zadanie zaktualizowane i zakończone jednocześnie, się spodziewam. Geralt z Rivi, jak mniemam. O co chodzi? Prócz wyrazów uznania z powodu zwycięstwa, proszę przyjąć zaproszenie od szefa. Chciałby pogratulować osobiście. Żegnam. Okej, czyli tutaj mieliśmy wysłannika od Tasaka. Przeczytaj otrzymany list. No, rzućmy okiem. Doszły do mnie słuchy o twoim zwycięstwie w gonitwie Wegelbudów. Taki talent nie powinien się marnować. Przeciwnie, powinien się rozwijać. A za ten rozwój należy go sowicie nagrodzić. Jeśli jesteś zainteresowany bądź to rozwojem, bądź wynagrodzeniem, zapraszam na spotkanie w mojej miejscówce. Tasak. Tu oczywiście scenariusz, który dostaliśmy od Jaskra i pamiętamy, Jaskier dostał tam z miecza. Lekko trafiony został. No nie tak to się miało skończyć, ale nieważne. Okej, to jednak nie jest nasze zadanie. To oczywiście z Tasakiem jeszcze się spotkamy. Nas interesuje spotkanie z tym całym Latreciem, tudzież Latrekiem. On gdzieś tutaj sobie stoi. No, Latrek, długo rósł do pokaźnej sumki. No właśnie, tu jest. Bo tu nie wycofasz. Niedługo nie będę miał innego wyjścia. No nie, no nie możemy na to pozwolić. Z kim ja bym się wtedy zakładał? Słuchaj, zróbmy tak, załóżmy się jeszcze raz. Jak wygrasz, spłacę twoje długi i dalej będziemy razem grać. Co ty na to? A jak przegram? A nie martw się na zapas. No, idę obstawić. Okej. Przeziębiłem się. Czyli tutaj widać chyba ten cały Henryk Latrek został wkręcony przed chwilą przez jakiegoś innego, kurczę, hrabiego. Jakiś szemrany interes. Ty jesteś Latrek?
Henryk Latrek, artysta, malarz, bankrut oraz ofiara sztuki. Do usług. Przysyła mnie Jaskier. O tak. Powiedz mu, że jego plakaty są co prawda bezpieczne w schowku, ale niestety nie mogę po nie pójść, bo mój dom opanowali wściekli wierzyciele. Chyba nawet jednego z nich spotkałem. No widzisz. A na dodatek hrabia de Louverten dał mi szansę się odegrać i chce się ze mną założyć o wszystkie moje długi. Tak, pamiętamy oczywiście ten malarz, artysta, geodeta miał narysować, namalować plakaty, które miały oczywiście szałwie i rozmaryn promować w świecie. No jednak tutaj klient popadł w jakieś długi i musi się teraz odgrywać. Chyba passa mu nie sprzyja, dlatego znalazł się tam ten hrabia, który chce w momencie, kiedy oczywiście ten pacjent wygra, spłacić jego długi. No całkiem spoko, tylko biorąc pod uwagę fakt, że może przegrać, no to będzie problem. Kim jest ten cały hrabia, który chce to spłacić, czyli niejaki de Louverten? Nie każdego stać na taki gest. De Louvertena akurat stać. To najmłodszy syn Duke'a Salm, a jego rodzina to znani handlarze drogimi kamieniami. Jeden dług w tą czy w tamtą nie robi mu różnicy. No dobra, no to skoro podchodzisz do tego tematu w ten sposób... No to czym się martwisz? Masz szansę wyjść na prostą. Ostatnio mam złą pasę. Jeśli się zgodzę na propozycję de Louvertena i przegram, do końca życia będę do niego uwiązany. Okej, okay. Co my tu mamy, kurczę, za opcję? Teoretycznie moglibyśmy spłacić dług tego klienta. To jest rapsem? To jest raptem 200 pieniążka. To 200 pieniążka to jest, powiedzmy sobie, dla nas mały pikuś. Moglibyśmy się podstawić, po prostu wygrać dla niego ten wyścig. Mam tu na myśli tego całego, oczywiście, niziołka. Ewentualnie możemy stwierdzić, że Jaskier może się obejść bez plakatu. To jednak chyba nie, na razie nie jest w naszej gestii. Spróbujmy wygrać dla niego ten wyścig. Zróbmy tak. Zgłoszę się do wyścigu, ty na mnie postawisz, odegrasz się, spłacisz długi i dasz mi plakaty. Taki dobry z ciebie jeździec? Nie najgorszy. Idź powiedzieć hrabiemu, że przyjmujesz jego propozycję. Zobaczmy, jak to się rozwinie w ten sposób, jakbyśmy chcieli to rozegrać. Okej. Kurczę, nie słyszałem komendy, która miała tutaj zasugerować, że startujemy. W każdym danym razie ten pacjent nas mocno wyprzedził, ale to akurat jest najmniejszy problem. Widownia, w związku z tym, że aura nie sprzyja, raczej chyba nie będzie tutaj w jakimś wielkiej masie. Teraz trzeba patrzeć tylko na trasę, aby nie popełnić błędu. Nie skręcić gdzieś, gdzie raczej nie bardzo jest to wskazane. Później znowu będziemy musieli gonić tego gościa. Ależ pogoda się zrobiła. Burza, błyskawice. Ciekaw jestem na jakim... No, nieważne, w każdym razie wytrzymałość w zupełności nam wystarczyła na maksa. Dzięki. Nie spodziewałem się. Mogę spytać, skąd ta hojność? Powiedzmy, że raz na jakiś czas lubię zrobić coś dobrego. Możemy już iść po plakaty? Przyniosę je do szałwi i rozmarynu, jak tylko zwrócę wszelkie należności. Niech będzie. Do zobaczenia. No proszę bardzo, czyli pomogliśmy niziołkowi. Jakiemu Henrykowi. Otrzymaliśmy mistrzowskie siodło. Rzućmy okiem na to mistrzowskie siodło. To niewątpliwie będzie jakiś, kurczę, konkretny item. Gdzie ja tu się zapuszczam niepotrzebnie i niekoniecznie. 35, wytrzymałość. No nie, to, które posiadamy, jest dużo lepsze. Spodziewałem się, że jednak wygramy coś lepszego. Ej ty, do ciebie mówię. Udach ci nie chlubię. Jeden punkt doświadczenia. Całkiem sporo. Czyli rzućmy sobie na to wszystko okiem, na co teraz musimy zwrócić uwagę w naszych zadaniach. Za chwilę wracam. Dobra, naszym zadaniem jest po prostu wrócić do Jaskra i zdać mu ze wszystkiego relację. Ten niziołek powinien się tam pojawić z plakatami.
W takim razie polecimy sobie w stronę znacznika. Jak najszybciej do Nowigradu. Oczywiście później szałwia i rozmaryn. Coś ciekawego tutaj, jakieś kwiatki, roślinki, coś. Nie. Dobrze. Jaskier oczywiście będzie szczęśliwy. Swoją drogą interesuje mnie, co by się stało, gdybyśmy wybrali opcję, że Jaskier będzie musiał obejść się bez plakatów. Coś mi mówi, że i tak gra w jakiś sposób wymusiłaby na nas działanie. Dobra. Czy ten niziołek już tu dotarł? Dziś wielkie otwarcie. Okej, czyli wielkie otwarcie. No dobra. Zaczynamy w G-dur. Mówiłam ci, to jest smutny, melancholijny. Jest Dudu. Ciekaw jestem, czy ten pacjent dotarł. Jest Zoltan. Ciekaw jestem. No proszę, widzę, że ekipa nie próżnowała. Wyszło naprawdę nieźle. No, wyszło. Choć myślałem o czymś bardziej, no wiecie, w teatralnym stylu. A co z Latrekiem? Masz plakaty? Latrek powiedział, że je przyniesie. Powinien niedługo być. Świetnie. To będzie najlepsza promocja dla Kameleona. No i dobrze, oczywiście możemy wniknąć. Tutaj już knajpa została przemeblowana. Remont został zrobiony. Co z choreografią? Przygotowaliście coś specjalnego z okazji otwarcia? Nie my, raczej Poli. Jest po prostu nieoceniona. Wpadła tu i od razu ustawiła dziewczyny do pionu. Premierowy występ rzuci widownię na kolana. Będą zachwyceni, jestem pewien. Pamiętamy, pomogliśmy oczywiście tutaj tej niewiaście, aby przybyła. Nie mówiłeś, że chcesz zmienić nazwę. Szałwia i rozmaryn nie była zła, ale kojarzyła mi się z restauracją serwującą kuchnię temerską i z kelnerkami w strojach ludowych. Kameleon bardziej pasuje do kabaretu, no i wyraźnie sugeruje, że zmienił się charakter tego miejsca. Poza tym jakoś lepiej. No i najbardziej istotna kwestia. Chyba wszystko już gotowe. Kiedy otwarcie? Wkrótce. Za godzinę zaczynamy próbę generalną. Skoczę tylko do domu po suknię. Priscilla. Dzięki za wszystko. Drobiazg. Wygląda na to, że moje marzenie o kabarecie się spełni. To jak, uczcimy to kolejką? Ja stawiam. No niewątpliwie taki sukces. Czemu nie? No, to rozumiem. Majster mówił, że rozmawiałeś z Priscillą. Rozmawiałem. A mówiła może coś o mnie? Mówiła, że jesteś gruby i śmierdzisz. No nie, no tak nie mówiła. Właśnie chodziło o racjonalność. Tutaj też z tą, kurczę, Priscillą i Jaskrem. Jaskrem, wiemy, taki troszeczkę playboy, kobieciarz. Priscilla, artystka. Możemy powiedzieć oczywiście tutaj, że chwaliła twoją racjonalność. To raczej my poruszyliśmy ten temat, z tego co pamiętam, aczkolwiek z dialogu tak wynikło. Między Priscillą a właśnie Geraltem. Odpowiedzmy na temat właśnie tej racjonalności. Powiedziała coś, po czym dochodzę do wniosku, że nie jest do końca normalna. Co? Że jesteś odpowiedzialny i twardo stąpasz po ziemi. Zgrywasz się. Nie tym razem. Ciekawi mnie jedna rzecz. Jak ci się udało wyciągnąć pieniądze od scholastyki? No łatwo nie było. Tak ją rozochociło to nasze przedstawienie, że przez 4 godziny musiałem jej czytać Płaszcz i Szpadę. Czyli wy nie? Zwariowałeś? Za kogo ty mnie masz? Okej. Czyli krótka jakaś taka retrospekcja wspominek tego, co było wcześniej. Spójrzcie, oczywiście. A wie, jaki to dla mnie ważny wiek. Oczywiście, że nie. Pewnie robi się nabóstwo, a to trwa.
naprawdę. Kobieca próżność nie zna granic. Mistrzu Jaskrze, Pryszcila, ona... Co? Mówże, człowieku! Jest ciężko ranna. Kto się napadł, ranił. Zabrali ją do szpitala Wilmeriusza. Napadł? Ranił? Już idę. Geralt, pójdziesz ze mną, proszę. Jasne, chodźmy. Okej, okay, czyli wydarzyło się coś raczej chyba niedobrego. Pryszcila, wyjdzie z tego? Zapewne tak. Jej stan jest ciężki, ale stabilny. Przepraszam, jesteś krewnym pacjentki? Krewnym? Nie. Przyjacielem. Bardzo bliskim przyjacielem. Jaskier, tak? Wymawiała to imię w przebłyskach świadomości. Joachim von Graz, kierownik oddziału chirurgii. Do niedawna wykładowca Akademii Oksenfurskiej. Wystarczy tych uprzejmości. Co jej jest poza okiem? Wstrząs mózgu, obrzęk czaszki, nacięcie krtani, no i poparzenia wewnętrzne. Zwłaszcza w obrębie gardła i przełyku. Napojono ją jakimś żrącym płynem. Czyli tutaj nie ma co się specjalnie zastanawiać, ale chyba ktoś próbował ją definitywnie wyeliminować z gry. Czyli to nie był napad rabunkowy? Nie, raczej dzieło jakiegoś szaleńca. Nie pierwsze zresztą. Skąd ta pewność? Widziałem podobne obrażenia już wcześniej, a są dość charakterystyczne, prawda? Ponoć nawet w tym tygodniu w Kostnicy wylądowało ciało z takimi ranami i wyrwanym sercem. Wyrwanym? Czyli Pryszcila też mogła? A ktoś prowadzi śledztwo w tej sprawie? To Novigrad. Tu na stosach kończą tylko niewinni. Geralt, wiem, że mam u ciebie 100 niespłaconych długów, że średnio raz do roku ratujesz mi skórę, ale muszę cię o to poprosić. Znajdź skurwysyna, który jej to zrobił. Znajdź i zabij. Nie musisz mnie namawiać. Chodź, pomyślmy o tym, co dalej, bo... Sugerowałbym oględziny ciała poprzedniej ofiary, o której wspomniałem. Sekcji jeszcze nie przeprowadzono, a jej wyniki mogą naprowadzić cię na trop. Nie dziwcie się tak, panowie. Jako lekarz wiem, jak ważna jest profilaktyka. Zamiast czekać na kolejne ofiary tego wariata, wolałbym go usunąć. Jak narośl. Tyle, że ta narośl, jak to pięknie ująłeś, nie będzie spokojnie czekała, aż ją usuniesz. Doceniam dobre chęci, ale chyba wiesz, w co się pakujesz. Wiem doskonale. I zapewniam, że sobie poradzę. Takich gwarancji łatwo się udziela. Zwłaszcza jeśli całe życie trzymało się w ręku skalpel, nie miecz. Spójrz na tę bliznę. No dalej. Wiesz, co zostawia takie ślady? Kiścień albo Morgenstern. Myślisz, że dostałem nim przy stole operacyjnym? Nie? No właśnie. Powtórzę, wiem, co robię i chcę pomóc. Myślisz, że wpuszczą mnie do kostnicy? Przez główne wejście? Na pewno nie. Ale można tam przejść kanałami. A często się tam zapuszczasz, doktorze? Tak często, jak wymagają tego działania profilaktyczne. Widzę, że praktykujesz ciekawe metody leczenia. Dość agresywne, rzekłbym. Pomówimy o tym po drodze. Jesteś gotowy? Zróbmy tak, dołączymy do niego za mały czas. Nie, muszę wpierw coś załatwić. W takim razie umówimy się pod Zimorodkiem. Będę na ciebie czekać. Dorwę go, Jaskier. Choćby to był sam hierarcha Hemelfart. Dzięki. No i tutaj mamy niezaciekawą historię. Mieliśmy otwierać właśnie... Kurczę, przemodelowaną knajpę. A tutaj Pryszcila poszła sobie teoretycznie się tylko przebrać. No i po drodze, jak widać, nie zdążyła chyba dotrzeć. Poszła pewnie gdzieś na jeszcze jakiego kielicha. Ale tam ktoś na nią czekał. I podlał ją jakimś... Bandżem, który jest nie za zdrowy. Została poparzona, oprócz tego mocno obita. I Jaskier poprosił nas, abyśmy znaleźli tego kogoś,
ewentualnie to coś. Co wyrządziło taką krzywdę Priscilli? Tu oczywiście mamy szpital, jakiś lazaret. Rzućmy sobie oczywiście okiem na mapę świata i zadania. On ma na nas czekać przy Zimurodku, przynajmniej tak wspominał. I niewątpliwie będziemy chcieli z gościem powalczyć. Tylko teraz... Czy my mamy zaznaczone to zadanie? Jakoś chyba niekoniecznie. Tak, to jest to właśnie. Śmiertelne grzechy. Zaznaczymy sobie. Ale Zimurodek niedaleko. Jednak następny odcineczek poświęcimy na zapoznanie się. To będzie odcinek setny, taki trochę jubileuszowy. Musimy odnaleźć sobie jakieś miejsce, w którym nikt do nas nic nie będzie mówił najlepiej. I to miejsce wydaje się być odpowiednie. I tutaj przeprowadzimy sobie rekonesans wszystkich wpisów w książkach, które posiadamy. Wszystkich wpisów oczywiście w... Może wszystkich wpisów książek samych czytać nie będziemy, ale chciałbym sobie przejrzeć te wszystkie postacie. Tych postaci tutaj, jak widać, jest cała tona. I poczytamy sobie na ich temat co nieco. Zapoznamy się, kim jest Wszerat, kim jest Vimy Vivaldi. Oczywiście pamiętamy, to bankier. Zobaczymy, jakie wpisy mamy na temat Wezemira, Vernona i całej reszty tej kapeli, która tutaj nam się wyraźnie cały czas aktualizuje. Tymczasem dzięki za wspólnie spędzony czas. Ja oczywiście jestem Arkadiusz i do następnego odcinka. Na razie. Cześć.